Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Łowca Pająków, a w dzisiejszym materiale będziemy przekładać Latrodectus menavoni, a później zrobimy sobie taki krótki opis gatunkowy tego pająka. Okej, przede wszystkim trzeba przyrządzić terrarium. Terrarium jest takie małe, a nie jest to pająk, który wymaga jakiegoś większego pojemnika. Więc tak, wypełnimy torfem. Torfu też jakoś dużo nie musi być. To ma być takie, no, nieduża liczba. Tak, znaczy nieduża, no, nieduża ilość tego torfu. No, oczywiście trochę nasyfione. No, tyle wystarczy. Terrarium raczej takie tropikalne, więc zaraz jakoś jeszcze je przyozdobimy. To jest dość szybka sprawa, ponieważ pająk, no, nie wymaga jakiegoś obszernego terrarium, tak jak powiedziałem. Też raczej nie zamierzam mu tutaj, mam nadzieję, przesładzać tego wszystkiego. Więc tak prezentuje się przyrządzone terrarium. Terraryjko, takie małe. Mówię, ono jest malusieńkie, ono jakieś być większe nie musi. Dobra, tak sobie to zrobię, tak będzie chyba lepiej wyglądało. No i tak tutaj teraz jest pająk. No i go trzeba oczywiście przenieść, tak? Tak, dla osób zainteresowanych. Latrodectus menavoni nie jest pająkiem jakoś szczególnie groźnym i jest pająkiem legalnym, ponieważ pewnie by ktoś zadał pytanie, czy Latrodectus menavoni jako jedna z czarnych wdów w ogóle jest legalna w hodowli. Jest legalna w hodowli, bo nie jest objęta dokumentem, który mówi, że jest np. w kategorii pierwszej bądź drugi. No. Koleżanko. Koleżanko, no. Koleżanka tutaj trochę nie współpracuje. O, jest, ale się kuleczka. Jest kuleczka. Ja ją trochę spróbuję tutaj. Może się dała trochę ożywić, minimalnie przedstawić nam bardziej, pokazać. O, nie wiem, czy to dobrze widać. Ona jest tutaj. No, więc tak się prezentuje nasz Latrodectus malutki. To teraz zrobimy zbliżenie i przejdziemy do krótkiego opisu gatunkowego. Latrodectus menavoni została spisana przez Winsona w 1863 roku. Latrodectus menavoni należy do rodziny omatnikowatych oraz do rodzaju Latrodectus. Jakby się ktoś nie spodziewał, że należy do rodzaju Latrodectus. Latrodectus menavoni występuje na obszarach Madagaskaru oraz Komorach.
Oczywiście, tak jak wspominałem wcześniej, jad tego pająka jest niegroźny dla dorosłego, zdrowego człowieka. Jeżeli jesteś osobą schorowaną, na przykład masz duże wady serca, czy też po prostu na przykład masz alergię i to liczne alergie, no to faktycznie ten jad nie może być zagrażający, ale tak naprawdę wtedy to jest taka sytuacja może być z każdym jadem. No a to jest taka rzecz podstawowa. Jeżeli mówimy o długości życia tego pająka, to jest tak. Samica żyje od 2 do 3 lat, przy czym jeden rok po ostatniej wylince. Natomiast samiec żyje znacznie krócej, ponieważ samiec żyje tylko i wyłącznie rok, z czego 3-4 miesiące po ostatniej wylince. Samce też są znacznie mniejsze od samicy, znaczy znacznie, no przeważnie, tak? Są jakieś pojedyncze przypadki, gdzie no, były może nie tyle co tego samego rozmiaru, ale różnica wielkościowa była taka no, niewielka, ale też raczej są też i większe różnice. Temperatura to między 25 stopni, 35 stopni Celsjuszy, jaką powinny mieć w terrarium. No i wilgotność tak 65-75%. Czyli taką raczej półsuchą, tropikalną, no coś tak pomiędzy. Taką bardziej, coś tak jakby, coś pomiędzy półsuchą, a idącą trochę w tropikalne. No. Więc mam nadzieję, że jakoś przybliżyłem Wam, jak to wygląda z tą wdówką Latrodectus Menavodi. Jeśli się Wam film podobał, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Jeśli Wam się film nie podobał, to zostawcie oczywiście, jeżeli musicie, tę łapkę w dół, ale będę niezmiernie wdzięczny, jeżeli napiszecie, co się Wam nie podoba. Wtedy będę wiedział, nad czym pracować w następnych filmach. I oczywiście też zachęcam do tego, żebyście, jeżeli nie subskrybujecie, to subskrybowanie mój kanał. Jeżeli możecie, to polećcie go innym. Ja się z wami żegnam, bo zaraz padnie mi aparat. Cześć!